Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Habinia Gimchniewicz, dawno nas nie było w piątek, chyba tylko na start Premier League, jak Liga Hiszpańska roszała, teraz po raz pierwszy jesteśmy w piątek, w środku tygodnia, no już pod koniec w zasadzie tygodnia, ale po Europejskich Pucharach, się Mati. Witam. No i cóż, co u Ciebie słychać? Liga Europy teraz na świeżo oglądałeś, ja nie, ja tu jeszcze tam jakieś stare skróty Ligi Mistrzów sprawdzałem w wtorku i środy, ale Mourinho w łeb. Z Ludogardzem raz gra. no, na pastwisku, w, w, jak to ja mówię, w Ludożercu. Ludożercu. E... Nie wiem, czy oni mają problem z motywacją na takie nie mecze wiem. jak Bodo Glimt. Czy, nie czy wiem, takie... wiesz co, ale dzisiaj było fatalne boisko. Tempo było bardzo słabe meczu. No na Bodo to Glimt, boisko jak przegrali 1-6, to chyba też była podmrożona trochę murawa. No, jeśli no, dobrze sztuczne, nie? no bo tam wtedy sztuczne. było bardzo zimno. Yy, więc no, no, to tak. Nie wiem, co z czego to wynika. To bardziej, że oni... Przegrali 4-0 z Linedze i widziałem Mourinho mówiącego, że, e, że przyjechali do Bułgarii, żeby zmazać plamę. Aha. No i, okay. i ta plama się zrobiła jeszcze większa. E, dobry mecz zagrał Kuba, Wojt, e, Kuba Piotrowski w, w Ludogorcu, miał asystę, mhm. więc to, to fajnie bardzo dla, dla nas. E, dobrze grał, trzymał pozycję, tak jak, tak jak powinna grać taka szóstka. Miał też jeden strzał bardzo groźny. Ale tam sobie poradził z tym bramkarz. Eee, no to był Ludogorec. Później też jeszcze oglądałem eee, Lazio z Feyenoordem. Tam był naprawdę futbol na tak. 4-2 Lazio. 4-2 Lazio, jeszcze rzut karne odwołany w 91 minucie dla Feyenoordu. Jedna i druga, Chociaż tam jakby się skończyło 8-4 to też by nie było za wielkich eee, za wielkich, jakby, za wielkiego skandalu, bo, 32 bo jedni i mnóstwo sytuacji. Tak, mnóstwo hmm. sytuacji jedni i drudzy mieli. Bardzo fajny mecz do oglądania, tak dla, dla postronnego kibica. No to dobrze, trafiłeś. coś powinno dużo wcześniej wygrać. No a oglądałem dla, dla Seba Szymańskiego, no ale po pierwszej połowie e, Seba zszedł, prawdopodobnie tam jakiś lekki, lekki uraz. Mhm. Z tego co tak ja widziałem, bo tam się trzymał za nogę w, w trakcie meczu, więc możliwe, że tak, bo on dużo zaczął teraz grać, a miał e, mało okresu przygotowawczego. Więc może z tego wynikać, że, że, że coś go tam lekko pociągnęło. No, ale, ale oby, oby był zdrowy na, na przyszły poniedziałek, już, był w przyszły poniedziałek się zaczyna zgrupowanie reprezentacji. Ale to w sumie zabawnie wyszło w tym meczu, bo patrzę, relacja Lacja prowadziło 4-0 i później jeden i ten sam gość strzelił z karnego Santiago Jimenez na 4-1, później na 4-2 i jeszcze on był faulowany chyba na tego karnego. Tak, co go i, by, I by strzelił na, na 4-3, by strzelił, nie? Tak, Trzy wiesz, bramki by wiesz. strzelił. Byłoby, byłoby spoko, nie? Tak. No, ale taki mecz do oglądania bardzo, bardzo przyjemny, naprawdę. Patrzę na inne wyniki. Monako wygrało z z Zvezdą, French Wars wygrał z Sporem. No, Manchester United przegrał z Realem Sociedad. Tutaj no, specjalnie. Po ponoć karny Tak, ponoć karny jakiś z kapelusza totalnie, ale bardzo źli są kibice z tego, co widzę te opinie. Na Cristiano jest. Już przeszedł koło meczu, nie? Tak, jest grill na Cristiano, że nic nie zrobił. No, a Real Sociedad, przy ten mecz chyba to oni grali ze sobą, tak? Jakoś w zeszłym sezonie, więc że teraz Sociedad przyjeżdża, aż zobaczę w tym meczu bezpośrednie, ale że Sociedad przyjeżdża na Old Trafford, wygrywa, to tak jest. luty no lutym 2021 roku, tak, i 0-0 było wtedy na Old Trafford z tego co widzę, ale to był rewanż meczu, w którym United wygrało 4-0 najpierw, bo to już była faza pucharowa, więc ten no, mecz nie na Ronaldo, tak, Antony Langa, no, przodu, no to nie, nie był wcale taki rezerwowy zespół. No to się na sprawia, że te kadry zespołów angielskich są na tyle mocne, że oni nawet jak zarotują w składzie, to, to mimo wszystko mają, mają mocny zespół. Tak. Więc, więc tak. No Lisandro i Bruno sytuacja. w przerwie weszli, tak patrzę, Za no, ta Rick i Nie był mecz, nie było tak, że, że mecz odpuszczają, jakby, że, że, że rotują kompletnie. I, I tylko, żeby ten mecz się odbył. No widać, że, że, że jeżeli wpuszcza Bruno. I, I Lisandro no to chciał zapunktować dzisiaj e, ten hak. No a się nie udało. I jeszcze. porażka u siebie, no to hmm. zaczyna się ciekawie. Wyjazd później mają jeszcze tak e, później Sheriff Tiraspol i Omonia. Tak. Tak, teraz więc to na... nie są łatwe mecze na pewno, nic, mm. nic przyjemnego z takim zespołami grać, szczególnie na wyjeździe. No, dwa wyjazdy im się teraz ułożyły, więc taka ABBA im wyszła. Jedziesz do, jedziesz do Sheriff'a Tiraspol na, na sztuczną trawę <laughs> Właśnie jakoś i możesz tam... zaraz mieć… no nieprzyjemnie. W zeszłym sezonie Real Madrid grał z tym zespołem w Lidze Mistrzów i leciał tam do Naddniestrza, teraz to już jest zakazane, od tego sezonu UEFA zakazała tam jeździć z powodu niejasnej sytuacji. I nie wiem, czy ten mecz będzie rozegrany już kliknąć. No, właśnie, właśnie więc, to może być też Więc ten, być czytane. może zagrają. Czekaj. Chociaż niby na sofie jest pisane, że teraz w teraz polu mecz, ale nie byłbym tego taki pewien, że tam hmm. to będzie, więc możliwe, że nie będą grać jednak na, na sztucznej. Czy będzie to na dionie, który oh. znamy? Może, może jakiś, nie wiem. Co wymyślą, Ale no to na pewno do sprawdzenia. Hmm. Teraz na pewno. Na weekend nam odpadnie Premier League w związku ze śmiercią królowej. Tam zapewne nie wiem, czy jedna, czy dwie kolejki będą przełożone z tego, co Tam się dzieje. Tam 10 mówi. dni żałoba jest, nie? Więc, no właśnie. więc obstawiam, że kolejka ta weekendowa i przyszła weekendowa też jeszcze. Tak, bo jest zawsze 9-10 dni, chyba 10. 10 dni po tym, tak. no, 10 dni po śmierci. Więc na wtorkowym podcaście możecie się spodziewać mocnego, zaawansowanego zaawansowanej analizy meczu Barcelony i Realu. Bo A, I z... do tego trochę, trochę ekstra Ligi Włoska uczyła. Ekstraklasa czas. Niesamowite życie w stresie. Tak, należy jej się. Aha. No a dzisiaj szczególnie, że ekstraklasa zasłużyła, żeby, żeby o nie porozmawiać, bo dzisiejszy mecz Lecha był. No właśnie, naprawdę... to Lecha może przejdźmy. Nie oglądałem tego meczu, tylko widziałem niektóre akcje. No i mocno żal Lecha, bo jednak żal potrafili Lecha, bo wrócić. Bardzo, bardzo fajnie grali. tak zrobił robotę na to 3-3 na wcześniej. Na 3 i, I Michał Skóraś, Bardzo I dobry Michał Skuraś, mecz. Michał oczywiście. Bardzo dobry mecz z Duży postęp zrobił w ciągu ostatniego roku, teraz szczególnie, jeżeli jest jako ten pierwszy wybór na skrzydle to widać, że go to mocno jakby zmobilizowało do, do lepszej gry. Dzisiaj w zasadzie I... był jedynym skrzydłowym nominalnym w pierwszym składzie, tak, bo poszedł tak. Amaral no. jakby na, na zagęszczenie środka. No i, i naprawdę Skóra grał, grał bardzo dobrze. Już widać, że łapie dobrą formę, bo i piękna bramka w meczu z Lechią. Bardzo ładnie pod pokonał Kuciaka. I teraz też bardzo, bardzo fajnie sobie radził odpowiedzialny w grze defensywnej zawsze odbudowywał pozycję aktywny z przodu, więc no, no widać, że to jest naprawdę chłopak, który robi duży postęp, pod jakby próbuje wejść w buty Kuby Kamińskiego. To nie jest proste i to, to jeszcze nie jest ten moment, że on go zastąpił, ale, ale stara się i, i może myślę, że, że kibice Lecha mogą mieć z niego jeszcze pociechę. A co do Villarealu, no troszkę podmieniony skład, ale piękna bramka, Czukweze. wueze macno. ta pierwsza, Mohika świetnie grał na lewej obronie. Bardzo aktywny do przodu, świetny do środkowania. Czuk-Wueze, piękne bramki i rzuciło mi się tak w oczy, że oni strzelają bramki mając pół sytuacji, nawet nie takiej konkretnej, a potrafią wyciągnąć z tego wszystko, no bo i bramka na 1-1 na i na 3-1 bajeny. Piękne bramki. Ta pierwsza bajany bramka po rykoszecie, ale druga za to już fantastyczne przyjęcie i uderzenie z, z pierwszej piłki, z, z drugiej piłki od razu po przyjęciu. No i bramka koklę też no, z nie się. do końca przygotowanej pozycji. Z bramkarz zasłonięty, no a fantastycznie uderzył wolejem. olejem i, i był Benarek bez szans. No i dla Lecha szkoda, bo. Mocno się zaangażowali w ten mecz, bardzo dużo sił ich na pewno to kosztowało, ponieważ wiadomo, jeżeli byłoby to 3-1, to by tak, 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 tak by nie walczyli, no bo nie byłoby takiej potrzeby: no, po prostu jest strata i to nawet na podświadomość działa, że po prostu no, starasz się, ale, ale pewnego poziomu nie przeskoczysz. A jeżeli ten wynik cię trzyma w grze, to przekraczasz swoje granice, grasz na, na 120%. I, i widać było, że bardzo ich to mocno kosztowało. Ciekaw jestem jak to się odbije w weekendowym meczu. I Z Pogonią, tak. Zielinski, Redaktor Zieliński na pewno ręce zaciera, bo... Łatwy e... cel teraz Lech w weekend? Może myślę, być? że może nie łatwy cel, ale na pewno, na pewno będzie bardzo zmęczony Lech, no bo widziałem ich plan. Jutro wracają dopiero do Poznania, będą po południu w Poznaniu, a w sobotę już trzeba jechać, bo w niedzielę jest mecz w, w Szczecinie. W Szczecinie. Więc, więc naprawdę myślę, że, że, że mogą być zmęczeni. Nie wiem, czy nawet nie lepiej by im wyszło, jakby przez Berlin do Szczecina się dostali i, i w Szczecinie już czekali na mecz mhm. z, z pogonią. Ale tu tam na pewno mają jakieś to obmyślone, że, że im się to, to nie spina tak. No i jestem ciekaw, jak to będzie. Moim zdaniem, pogoń będzie faworytem w tym meczu. Zdziwi się, jeżeli nie wygra pogoń kraju u siebie. Lech zmęczonym piłkarską może i, i będzie Lech miał przewagę, ale myślę, że nie na tyle y, wielką przewagę piłkarską, żeby, żeby na takim zmęczeniu pokonać pogoń. Tak uzupełniając jeszcze Muhikę, Villarreal wyciągnął ostatnio z Elche, czyli takiego zespołu, który zajmuje 17-15 miejsca. Muchika się oddał dawna... Bardzo dobrze pokazywał, zwłaszcza w grze do przodu, więc to była kwestia czasu, aż ktoś go dobry weźmie, no i trafił do takiego bardzo ambitnego klubu, wydaje się, no bo Villarreal teoretycznie może nawet do Ligę Mistrzów walczyć, żeby wrócić. No, skład bardzo mocno przemieszany, tu nie są piłkarze, którzy grają pierwsze skrzypce w lizę. Oczywiście część ludzi się trochę zawiodła patrząc na ten skład. jak zobaczyłem, to też trochę mi było szkoda, no ale miałem świadomość, że to wiadomo u Emery będzie w tym sezonie rotował więcej niż kiedykolwiek wcześniej w tym VRL-u, no i podejrzewam, że jak będzie szósta kolejka, to VRL pewnie będzie miał już pierwsze miejsce zapewnione, to myślę, że do Poznania też przyjadę ci sami piłkarze, pewnie kilku może dostanie wolne, typu, nie wiem, Moreno, tak, bo ta, ta ławka że... była mocna. No, to no widać, po bramce na 3-3 od razu zrobił zmiany e Emery, widać, że chciał zawsze wszelką cenę wygrać, no bo im szybciej ze złapie spokój w lidze konferencji, im szybciej będzie miał pewny awans, tym więcej będzie mógł odpuścić tych meczów i nie, nie forsować swoich najlepszych piłkarzy. Tak, weszli Moreno, Kiko Femenia i Dani Parejo. No i Parejo chyba zamieszany w tego gola na 4-3 dla Villarralu. Właśnie chyba tam przytrzymał tak, piłę tak. z prawej Moreno strony. Moreno też ożywił. Y, dwa razy od dostrzały Raz mu nie wyszedł, tam wybił prawie, że za stadion. Ale no widać, jakoś bije od tego piłkarza ogromna i mm. to nie jest przypadek, że to jest y, reprezentant kraju. Bałem się właśnie jak ty w końcówce tak Real. Podszedł bardzo wysoko, że tak ile się dało, to podeszli i te piłki, takie wybijane głową na kilka metrów przed pole karne, I tak tylko, tak, żeby coś no tak nie przeszło. Tak, z takiej odbitej mm. piłki tak. przed pole karne. No, szkoda, Lechano, ale e, tak jak my mówimy często, że no jest to taki wkalkulowany, w zęby wkalkulowane I, i zaprezentowali się bardzo fajnie. Myślę, że nikt nie może mieć do nich pretensji. Oni sami też w siebie powinni uwierzyć, że, że potrafią grać z dobrymi zespołami, może nie jak równy z równym, bo, bo Villarreal miał przewagę piłkarską, ale z mądrym planem potrafią się postawić każdemu, no i oby tak dalej. Z tym meczem United w Tyraspolu to chyba nie może być prawda, tak jak mówiłem, że Sosko chyba kłamie, bo patrzę, że ten mecz dzisiejszy, Estadio de la Ceramica jest wpisana tej aplikacji, ja Aha, grali na Lewantę, na City de Valencia. Chyba, że coś pomieszałem nagle, ale tam ten stadion w IRL u jest w tej chwili obkopany. Tak, tak. Nie mamy rady na ma Lewandę. Na, na Lewantę tak, tak, grali. Tak, grali, które na spadło Valencji. do sekunda w maju, więc no, zobaczyli Lecha Poznań, To co zawsze lepiej, chociaż tam byli, nie, nie było kibiców Lewanty. ale. Czy coś jeszcze o Lechu? Coś Ci do głowy wpada, czy idziemy do Ligi Mistrzów? A możemy przejść do Ligi Mistrzów, chyba no Olechu się wypowiedzieliśmy wiedziałem tak tylko, że pokój Lecha jest tam awantura, jest, ale nie miałem okazji słuchać. Bo tam. No tam są same. Paczul się wpakował pod ten, pod <noise> maszynę. Pod maszynę mówi? i tam z nim jadą. Ale Właśnie. zasłużenie. Tam, tam duże cechy są. I kewol jest i zwierzyk. O, tak. zwierzyk tam słyszałem, że się popisuje z, z tym, przed Paczulem, nie wiem, tam ktoś pisał. Nie wiem, ale Jaki wiem, że to tak mówi, tam tam słucha, tam. więc da relacja tak? na pewno. Mhm. No to, to, no to czekamy to jest reporter, a nie redaktor to reporter, jak jest na no. wyjeździe takim, że tak. gdzieś ma zlecenie Re, reportaż ten, reportaż z terenu zaczynamy Liga Mistrzów od Dynama z Chelsea i w zasadzie od tego tematu, który jest na kładce, bo już mam miniaturki zrobione jest Tuchel, jest podpis Chelsea zwolniła Tuchela po prostu no bo cóż, Chelsea przegrała 0-1 do w Zagrzebiu Gola dostali po kończe, najpierw kulibali nie wygrał pojedynku główkowego. Spóźniony był pewnie tam z pół metra. Wiesz co, później... z Petkowiciem to naprawdę nie jest nic strasznego przegrać pojedynek główkowy. Ja pamiętam jak grał Legia z Dynamem w zeszłym roku, no to jak skoczył do głowy, zmasakrował matejego Wieteskę, mm. wystawił łokieć, on tam naprawdę pod tym względem to jest, jest światowej klasy piłkarz, fantastycznie gra A, w kontakcie. To jest naprawdę naprawdę wielka, wielka sztuka i przyjemnie się go ogląda, więc tam nawet kulibali nie dał mu rady. No, a z kulibalim wygrać pojedynek fizyczny to jest naprawdę wysoka półka. No ta linia petkowicz orsić działa bardzo dobrze. Jeden był takim, taką, niby dziesiątką, takim łącznikiem, jeden czekał właśnie na kontry, żeby gdzieś tam się ładnie wysunąć. No Fofana tam nie dogonił, więc na razie ludzie się wszczepili, że no, jak na takiego bazującego trochę za, na szybkości, pieniądze, dynamicznego. pieniądze powinien dogonić. Tak, ten Guardial dopiero za rok, więc zostali na razie z tym, chociaż to nie jest słaby skład oczywiście, to wszystko jest kwestia jeszcze zgrania i tak dalej, ale... Ja słyszałem, że oni tam, znaczy słyszałem tak jak komentatorzy mówili, niecałe 300 milionów, tam 250 milionów wydali na transfery, tak, nie? Tak, 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 tak. I to jeszcze być może no w funtach można, policzyli Można to możliwe, euro, można, można domagać nawet. No. Można wymagać. No Chill, Fofana, Kulibal jest James to jest, jest naprawdę tak. kawał Jak, ze no Silva, wszystko, dobry wciąż. No pewnie, że tak, ale e, mimo wszystko moim zdaniem to nie jest i tak moment, żeby trenera zwalniać. No, no. nie, no nie, no nie. Mimo, to że, nie. mimo że jest lekki fal start Chelsea, ale no nie wiem, i, że i, i tym bardziej zmieniać go e, na Grahama Pottera. No, Kibica się bardzo cieszę, że to jest Potter. Znaczy, Graham Potter, bardzo, bardzo dobra praca w Brighton. Mm. A chcesz powiedzieć, to że to jest odważne, to bo nie trenował się... Wielkich Królów? No wiesz co, no jestem zdziwiony. Tak w środku sezonu, jakby, jakby wymienili go na, na Zidana, bo tak też czytałem, mm -hmm. że jakiś. Zidan się wszędzie, Zidan, tak. czy no to też prawda. Ale żeby. Ale no, e, był, był wymieniony, jasne. Żeby Zidane czy, czy Pochettino to jednak trenerzy, którzy pracowali w wielkich klubach. A, a tutaj no nie wiemy, jak to będzie. Mam nadzieję, że, że, że będzie im dobrze szło, no bo, bo Graham Potter swoją pracą zasłużył na to też, żeby, żeby dostać szansę. Ale tak w środku sezonu po sześciu kolejkach, e, no jestem ciekaw, odważna decyzja na pewno. Tak, mówiliśmy na tym podcaście o Premier League, że jak się, jeśli się gdzieś ma coś posypać, to w Chelsea. No ale aż tak się nie, pos nie posypało, wydaje mi się. No, no okej, okay, no te nie... wyniki wyjazdowe są słabe, bo i na Southampton i gdzieś tam jeszcze no przegrałem tak, na Leeds. No, ale wiesz, moją. No mają 5 punktów straty do Arsenalu, no to, to, jest, to jest nic jeszcze to, na, na tym etapie sezonu. Todd Belli to wydawał się nic. ogarniętym gościem z tego względu, że tam jakieś ma te swoje zespoły w, w USA, w innych dyscyplinach sportowych, ale tutaj chyba wyszedł po prostu brak dyrektora sportowego, który Możliwe. powinien być w klubie i który by tutaj zawetował. Ja tak jak teraz w Sewii myślą co zrobić, bo też mają problem. Pewnie o tym jeszcze powiem mm -hmm. później. No to tam się kontaktuje z różnymi trenerami, i tak dalej. A tutaj wiadomo, no musi... muszą szukać jakby trenera. E, musisz mieć na, na zabezpieczenie, jeżeli zwolnisz, to musisz mieć coś, coś w zanadrzu. Ale no, moim zdaniem to jest trochę pochopna decyzja. Zważając na to, że, że Tuchel przecież robił to okienko transferowe tak pod nieobecność dyrektora sportowego. No i nie dostał do końca Rafini, i teraz z musi grać z prawej strony, wchodzić w no, przerwie, nie grać totalnie nic, psuć ruty wolne. No tak, ale mimo wszystko to jest niezły zespół i, i moim zdaniem no powinien jeszcze dostać trochę czasu. Tym bardziej, że ten sezon wcale nie jest stracony dla Chelsea. No dopiero przegrali jeden mecz tak w Lidze mistrzów, no, gdzie zawsze mówimy, że. to że ten ham żarł grup do kiedy w zeszłym sezonie? Kota przyszedł końcówka no, listopada, początek grudnia i Lidia Mistrzów zrobili. No właśnie, więc. A, tak więc no, uważam, że, że to jest pochopna decyzja. No i zobaczymy, jak to się, jak to się sprawi. Może, może Graham Potter wprowadzi szybko ten swój e, sznyt z Brighton i, i, to, i to zadziała i będą, będą mocni, jeszcze mocniejsi niż, niż się wydają na papierze. E, ale no ja bym ja jestem zdania takiego, że trenerowi trzeba dać popracować trochę dłużej. No oczywiście, no to taki, takie zwolnienie 7 no, września. Mh, no i jeden, jeden sezon nie przepracował pełny. No on przyszedł weszły. w grudniu 2020, końcówka jakoś z Poczetino się tak tutaj wymieniło. Tak, tak, no. No i dostał te, w te pół roku zrobił tę Ligę Mistrzów, no i przepracował ten jeden pełny sezon, zrobił te dwa finały I, Pucharów i, i, Krajowych. I, 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 sześć, i sześć, sześć kolejek, i, i do widzenia. Świerć finał Ligi, Ligi Mistrzów, gdzie też był dość blisko, nawet na tym dawnem. I dwa razy był. przegrał w pucharach z, w porzutach karnych z Ligą No tak, Kulena. właśnie te, to, to już te, tak. Doszedł do tych finałów i ja przegrał. E, równie dobrze mógł mieć na koncie przez, przez te półtora roku pracy, mógł mieć trzy trofea. tak. Ligę, Ligę Mistrzów najważniejsze, trofeum i, i dwa Puchary krajowe. oni jeszcze chyba jest tam skarnęli? Nie, nie klubowego mistrza świata? No, chyba no, tak. To, to, to chyba tak. No, no, pewnie tak. Tak, no. tu tam skończył, no No więc, więc to by było coś naprawdę dużego. No nie? i Super więc, Puchar no, Europy, już tak doliczając, wygrali z Villarrealem, więc no no trzy, tak, trofea, więc miał, mu trzy trofea mu wyszły chyba. Trzy wyszły, tak wydaje mi się. Mógłby mieć pięć, nie? Tych mm. trofeów przez półtora roku, no to krzywdy nie ma na to. Tak. Po meczu powiedział ta sama historia co zawsze, dobry początek. Nie wykorzystywaliśmy pół szans bramkowych, kontra Dinama była zbyt łatwa. Brakuje wszystkiego. Trudno polenizować z tym, że nasza pewność siebie kurczy się po stratach goli, muszę znaleźć rozwiązanie na kolejny mecz. <laughs> no no, no czy to znalazł. Wiesz, nawet nie, e, nie brał pod uwagę tego, że. Tak. Może nie brał coś pod się... uwagę. Spotkanie mieli zaplanowane na środę rano, według tego, co dziennikarze pisali. Chociaż się dziennikarze po zwolnieniu wiedzą wszystko, co gdzie jak i, i kto gdzie się kiedy z kim spotkał? Od kiedy ktoś był już zwolniony w głowie kogoś, ale no faktycznie hmm. tak pisali, że. Normalne było spotkanie takie analizujące, zaplanowane na środę rano. No i Tuchel poszedł normalnie na to spotkanie, gdziekolwiek to tam się odbyło, już po powrocie pewnie. Z myślą, że będą sobie gadać o zespole, a tu się okazało, że jest zwolniony. No i to jest. Jak to mówią Sact in the morning? Nie? No właśnie, ta przyśpiewka świetna, tak. Sact in the morning, dokładnie. No, no, moim zdaniem po, po, pospieszyli się w Chelsea z tym, z tym ruchem. Jeszcze wracając do meczu, dobrze zaczęli Sterling i Aubameyang, dobrze wyglądali w pierwszych minutach. Później, gdy Dynamo strzeliło, to gole się trochę cofnęło. Jednak Auba chyba trochę więcej przestrzeni potrzebuje niż się wydaje i ta gra już mu tak nie sprzyjała. Chociaż trafił do siatki Ty bardziej, z wiesz, bardziej, że Z tą maską, to wszystko co się działo wokół niego, transfer taki prawda, w tak, ostatniej tak, chwili, tak, tak. to też nie można liczyć na to, że on wejdzie i od razu będzie, będzie grał. Szczególnie, że, że z maską na twarzy się nie gra, nie gra się wygodnie. Nieważne, nieważne, co to jest za maska i jak, jakie tam ma widziałem, bo ma wielkie takie otwory wycięte, wszystko widział, ale to jest jednak zawsze jakiś dyskomfort i, no i nie można było liczyć na to, że on wejdzie i od razu, od razu trzy bramki strzeli. To, to było trudne do, do, do wykonania. Mount sofnięty do tej dwójki z Kowaciciem. oczywiście operował kilka metrów wyżej spokojnie niż Kowacic, ale i tak angielska prasa oceniła, że no... Wolałby trochę wyżej, że to jednak nie do końca jego rzecz. Reese James trafił w słupek pod koniec meczu. Też były takie, takie szanse, gdzie można było zrobić więcej. I zjech jak dostał piłkę na 16 metr, to też uderzył taki kozioł, to ta piłka zrobiła, mu uderzył w ziemię mm -hmm. w zasadzie. Więc przy odrobinie może szczęścia i takiej roztropności to było chociaż do ugrania punkt, ale niewielka strata dla Chelsea, bo Milan zremisował w Salzburgu jeden do jednego, więc tak naprawdę ta kwestia jest otwarta. Zresztą, oczywiście, Niks nie przegrywali Mistrzów w pierwszej kolejce, no bo nie. to jest aż 18 punktów do 10 łącznie, więc na spokojnie można sobie pozwolić na wpadki. Ktoś w zeszłym sezonie tak zaczął od dwóch porażek i też wyszedł. Więc tam są takie remontady grupowe na spokojnie. Nie, to, to, no, to spokojnie. Bardziej, że wyjazd, to, to odrobią sobie spokojnie. Jeden taki mecz możesz zawsze przegrać, nic się nie stanie. Z 15 punktami też wyjdziesz spokojnie, z, myślę, że z pierwszego miejsca w tej grupie. Jak najbardziej. Bo nie wierzę, że Dynamo wygra wszystkie mecze. Z iloma punktami jeszcze raz? Z no z 15, z 15. Jak, jak 5 no. meczów jeszcze wygrasz, no to to, to, to może być spokojny. Nie? Ale Alekry powiedział przed meczem z City, tak wybiegając, że 10 punktów będzie ok w grupie. No Myślę, że tak, że, że to powinno starczyć. Także on tak sobie to kalkuluje, no na drugie miejsce powinno wystarczyć, a Juventus zaczął od sera, więc na pewno trzeba to tam w grupie z Benficą i z Maccabi Haifa, nie? No właśnie, gdzie na Benfice różnie może być. Benfica wygrała z Maccabi 2-0 w pierwszym meczu, więc zaczęła dobrze. Jest w zasadzie liderem tej grupy UPS, że wygrało 2-1 więc wszystko jest w porządku. Przechodzimy do meczu Lipsk-Szachtar, bo taki jest wspólny mianownik z Chelsea, że również Liga Mistrzów zwolniła drugiego trenera Domenico Tedesco, poleciał z Lipska, a, Real, a Lipsk za chwilę gra z Realem i to już będzie Marco Rose. Już, też, już, już poszła ta Lipsk informacja. Lipsk jeszcze gra z, z, dwoma, z dwoma byłymi klubami Marco Rose w lidze z Borusją i Dortmund z i z Borusją w Gladbach. Dwa następne? Więc to też takie wejście, tak. Ojej, ale dostał. Więc to takie tryplet. wejście no, od razu. E, teraz Lips gra u siebie z Borusją Dortmund, jedzie, jedzie do Madrytu i, i wyjeżdża na mecz do Gladbach. Też, też szybkie zwolnienie, ale Tedesco zrobił w tym sezonie bilans 2-2-4, w tym jedną z tych dwóch zwycięstw było z czwartym ligowcem w Pucharze Niemiec. No i trochę przykro to, że to wszystko tak się potoczyło, bo jednak ta wiosna, on poprowadził chyba 38 spotkań od, od momentu, kiedy przyszedł, to było od grudnia 21, no to wygrał chyba tam 22 czy 21 meczów. Pierwszy puchar w historii klubu trafił do Jabloty, więc Puchar Niemiec. No więc ta wiosna naprawdę była zielona co, myślę, że, myślę, że w razie gdyby Marco Rose nie był wolny, a że to jest trener z Red Bullem w przeszłości we wcześniejszym swoim CV, to, to nie byłoby zmiany trenera, a to, że Marco Rose jednak ma to, ma to DNA Red Bulla w jakiś sposób też na pewno wpłynęło na to przyspieszenie zwolnienia Tedesco. To disco zrobił 1,87 średnią punktową. Tak popatrzyłem sobie na tych takich jest, jest bardziej znanych trenerów. Nie, nie, nie liczę tych, co mieli 2,30, bo to było za czasów, jak Lipsk tam grał z pasterzami. Ale rangnik zrobił w dwóch kadencjach. Najpierw 1,94, później 1,92. sam miał 1,94, więc 1,87 nie wygląda tak źle, a to teraz trochę spadło. Więc pewnie trzymał tych ich średnią ogólnie. Przez ten, przez ten Wiesz, tamten sezon. Został trochę dłużej obstawiony, bo oni mają teraz... Te dwie Borussie, ale za, za miesiąc obstałem, że mógłby wrócić do tego jeden. Do, w okolicy tego 1,90-94 mm -hmm. i, i by było wszystko ok, No też takie dziwne zwolnienie, ale mówię, to wydaje mi się. Może bardziej, jest coś, że... o czym nie wiem, że stracił szatnię, trzeba pytać Maniaków, no, Bo jednak masz wernera powracającego z Kunku, który dołożył od siebie w takim pozytywnym względzie, bo po pięciu kolejkach ma cztery gole i asystę. Gdybym mu te gole odjąć. Zespoł, zespołowi, to nie mieli pięciu punktów w lidze, tylko jeden. Oczywiście nie chodzi o odejmowanie, ale tak mówimy, że, że Nkunku jest i, i daje te liczby mimo wszystko. Z kolei Gnabry teraz stracił dużo minut, wchodzi na 15, Tylko jest transfer Realu Madryt, Potencjalne, jak się mówiło, latem poszły trochę w tej stronę, bo Gnabry teraz zaczął, zaczął nieco gorzej. Ale jeszcze wracając do tego Lipska, no to przegrali z hektarem 1 do 4. Ten mecz był taki dziwny, skrót chyba 12-minutowy, pierwsze dwie minuty tylko były z pierwszej połowy, a później wszystko się działo w tej drugiej, praktycznie. ci podarował bramkę na jeden 0 nie wiem czy widziałeś. Najpierw podeszłą, ja, podeszłą sobie zaczął tam grać, przetoczył na lewo, później na prawo. I stracił, jak przechylając się tam na tę prawą stronę. Uciekła mój łatwy gol do pustej bramy. Później yy, odrobili, ale na 2-1, jak Szachtar strzelił, to też był rykoszet pojedynczy albo podwójny. Tuż jakoś na skraju pola karnego. W 60-minucie bramka Szachtara, Trubin dostał żółtą kartkę za opóźnienie gry, więc Szachtar prowadząc 2-1, nie, nie myślał chyba sobie, że będzie w stanie jeszcze na 4-1 wyjść. A jednak się udało, no, bo no jeszcze, kontra. No, oni grają, oni grają w, 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 w składzie krajowym. Tak, tak. Gem, tak. tak zwany krajowy. No i, i niewielu nie się spodziewało, że no ja się nie spodziewałem, że szachar w ten sposób zacznie. A, no, Michaelo Mudryk. Tak, to jest tak, jeden A na na Asysta uwagę. chyba tam jeszcze była. Dwie asysty miał. To okay. Więc naprawdę tak, więc to jest naprawdę kawał kawał piłkarza rośnie. No więc ten szachter nie potrzebował żadnego chyba, prowadzenia gry. To jest chyba wiesz co? Z tego zespołu, który został Mistrzem Świata w młodzieżówce. Aha, U20, u, u 20. tak? U20, tak mi się okay, wydaje, że okay, to jest. Okay. To bo tak patrzę po roczniku, więc obstawiam, że, że tak, że on grał w tym zespole. Eee, tam same gwiazdy. i on tam się... no. grał w tam, tamtym turnieju Unin, co zaraz w rolu z rezerwowym no. był w tym składzie Ukrainy. Tak, no więc no naprawdę. Eee, to był naprawdę lepszy turniej niż ludzie jest... myśleli, tak myślę. Tak, zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Ja. Więc chyba tyle o Lipsku, zobaczymy, będą grali z Realem, to na pewno się to wszystko ogarnie. Yy, idziemy dalej Re bo, no, do Realu? No, chyba te hity najpierw, najpierw to Napoli, Liverpool, później Juve Chyba takie no, najgorętsze no, tematy, żeby że od szły stopu naprzód. złapiemy. Nie, no ja myślę, atrakcyjnością no dobra, widowiska, żeby no większe czas antenowy zajęły te mecze takie ciekawsze, a później resztki to już krócej. Na poli wygrało 4 do 1 z Liverpoolem. opycałeś Grilla, soczystego. Nie, no, no to spokój. To, to jest coś, coś. No nie, nie. Się śmieję, że Piotr Zieliński to z takimi niewidomymi, to ostatnio w, jak w zagłębiu lubi grał chyba na takich wpadł. No to co, to co wyprawiał James Milner, to, to wołało pomstę do nieba razem z Joe Gomezem i tak. z Arnoldem. Nie, nie dało się na to patrzeć, nie chodzą po boisku. No i oni obok siebie, Milner... trójką tworzą, nie? Milner, no, trójkąt bermudzki. Ta. Tam Sentino z Nitrozyniakiem bym przygrywać. <gry> bo to, no, no, no jakaś, jakaś patologia, kompletna patologia to była. Milner, no, nie dojeżdża już, niestety, nie, nie dojeżdża. No, Wsiadkówkę jeszcze zagrał na ten rzut karny. Na tych testach wszystkich, tym wszystkim może sobie dawać radę, ale, ale no, to nie jest już piłkarz na, na Liverpool. To jest problem Liverpoolu, to co mówiliśmy na początku, że ten skład się nie zmienia, od czterech lat praktycznie jest ciągle ten sam skład, nie wiem dlaczego Gomez gra, jeżeli Matip jest zdrowy, to nie powinno w ogóle mieć No i się Matip pokazał przy tym rzucie rożnym, którymś co głowę dał, wszedł na całą drugą połowę, więc pewnie mu kradził pierwszą. Wiadomo, Gomez został przymusowy. Więc no nie, nie powinno być Gomeza przez najbliższy czas na boisku w Liverpoolu. Przymusowo, w sensie, że trener się wkurzył. Tak, tak. No. Jeżeli y, oni chcą zacząć, zacząć wygrywać, no to, to powinni Gomeza zatrzymać jak najdalej od boiska. Kolejny słaby mecz Salaha też. Tak, tak, tak. I przyjęcia kompletnie, piłki słabe. Kompletnie uciekała mu piłka. W prawą nogą nie operował kompletnie. Strzał w środek. E, no tak naprawdę w Liverpoolu w miarę radził sobie Diaz. Diaz. I, I tyle. I tyle. Tak, to reszta, reszta to była tragedia. Liverpool tam coś... Coś tam są broni. Tak, no, no ale wiesz, mając tyle sytuacji... Do to co, nie no, to nie mógł nic. To i tak nic. W Neapolu musisz. nie dało no, rady nic zrobić. No, zmasakrowali ich I, i Kwaraskelia fantastycznie grał i, i Piotrek Zieliński świetne, świetny występ i Angisa. naprawdę no. każdy, w, każdy w Neapolu zagrał. Stanęli przy tym golu Angisy. No. Tragedia. E, Fabinho nie ruszył się masakra. nawet. Też no, tak. tam. Gomez ten Gomez się przeszedł w ogóle wybiegł ze swojej pozycji. Ten, no bo tam ten trend, szybko, wiadomo, szybko chciał do skrzydłowego, trend wrócił chyba na prawego stopera wtedy na szybko. No ale tak właśnie nie wiadomo, gdzie on stał, do końca. No, no nie, no jest, jest w Liverpoolu duży kłopot i to, co widziałem powiedział Klub po meczu, że, że musimy się zmienić. Musimy wymyślić się na nowo. Mm. I, I muszą to zrobić jak najszybciej, bo czas ucieka. Sezon jeszcze nie jest stracony, ale, ale zostało naprawdę mało czasu, żeby żeby ratować ten sezon. No to jest dopiero początek września, a może, już być, może być już po ptakach. Świetnie ten Nagisa wszedł im, na to 2-0. I zostanie im gra tylko o, o, o walkę o Ligę Mistrzów, a, a w tym sezonie Ligi Mistrzów jest wielu chętnych, żeby żeby ten, ten puchar podnieść. że jest mocniejszy, Bayern pewnie może też być lepszy trochę. No zdecydowanie. No Bayern ma najlepszego piłkarza Liverpoolu z zeszłego sezonu, więc na pewno jest mocniejszy. No, więc ma na fotelu, jak to wszystko widzi, naprawdę. No, na pewno. Na pewno, mimo że teraz tam dwa, dwa mecze e, nie, nie wyszły Bayernowi ostatnio, to to, to mimo wszystko myślę, że, że cieszy się, że jest tam. Chociaż, no, jakby został w Liverpoolu, to to myślę, że Liverpool by nie miał takich kłopotów. Jak się Anglisa tak ustawił na lewą nogę przy tym golu na 2-0, przy tym strzale, już myślałem, że Walisona uderzy gdzieś w rękę, a on tak nie podniósł ją na taką no, no, fajną, atrakcyjną go, wysokość. Zrobił go świetnie, bo tak właśnie jak, jak rozmawialiśmy o tym, jak to, to Ramsdale bronił, nie? Tym pajacykiem tak, tak, tak. ostatnio, jak o tym mówiliśmy, z, o tym włoskim Antoniem, stylu, tak? no i właśnie teraz jak tak, tak no. Tak i właśnie teraz sobie mogą, możecie nasi słuchacze zobaczyć porównać dwie sytuacje i właśnie Alison tak po włosku interweniował, ale fantastycznie go poszukał po bliższym rogu Angisa i, i znalazł dziurę pomiędzy, pomiędzy Alissonem i, i zmieścił go słupka. No więc jak na świetniku były dyskusje na Discordzie o tym meczu, to Mike powiedział. Jakiś kwara i jakiś kim? Kim oni są? A ja mu mówię ja mu chodzę, no to jest i... dwóch najlepszych piłkarzy Napoli w tym momencie. No i kwara tam No i Piotrek ładnie. Zieliński. No i Zieliński, trzeci. tak. Teraz tak, trzeci. Piotrek naprawdę zagrał, zagrał świetny mecz. Szkoda, że Oziman yy, karnego tak nie oddał. Byłoby trzy pewnie. No, no myślę, no wiesz, no na pewno dwie, może do tej trzeciej by nie doszło, ale miałby dwie w pierwszej połowie. Yy. Mi się wydaje, że no nie wiem, no błąd szkoda trochę, że Piotrek mu oddał tego karnego. Niepewnie podchodził ten Oziman. No tak chciał, no Wiesz powoli. Co? Mm. Wiesz, że ja mam zawsze poprzez no ja też. Ja też. A tym bardziej, że on przed chwilą jeszcze utykał, dostał stępla na tą nogę, którą tak. miał strzelać. No, nie powinien uderzać tego, że Ja myślałem z początku w ogóle, że to jest takiej dużej klasy, bo on tak się zwijał. Znaczy małej no. klasy, on tak się zwijał tam. A Van jest zawsze taki poważny, zawsze taka profesjonalna mina korporacyjna no. na tym boisku. I się wydaje, nie no, Van Dijk nie mógł tego tak. zrobić, bo nie, nie ponoszą go nerwy. A, a zdeptał go. A tu powtórka. Ostat... Otrutnie, w ogóle się no. nie spodziewałem, że to jeszcze może być na depnięcie. Myślałem, że tam jest taki kontakt, wiesz, noga w nogę, poszło. Coś w łydkę. Gdzieś, gdzieś po nodze, że się drasnęli, nie? Ta. A tutaj no, spóźniony był wanek no. Nie było tego widać z perspektywy kamery telewizyjnej pierwszej, no bo no. to było na plecach. A wiesz, to nic przyjemnego, jak tyle, tyle kilogramów ci stanie na nodze, mm -hmm. to, to musi, musi boleć, no i moim zdaniem nie powinien Oziman strzelać karnego. No ale mamy plus taki, że chyba się wyleczył na najbliższy czas rzutów karnych i Piotrek będzie strzelał. No wyleczył się być może w ogóle z gry, bo strzedł razem myślałem o Ziman, chyba w 41, czegoś pod koniec. 39, coś takiego? W 401 no i, ty... i, i Simone tak. zdobył wtedy jeszcze gola przed przerwą. Tak, tak. Simone, to ten co tak się złapał i jakby nie dowierzał, że chyba jest gol, nie? No. To, tak. A to jest ten. To jest ten starego Simone, nie? Tak, tak, tak. To jest syn. Tak. tak więc najlepszy. Chciałem, chciałem powiedzieć, że najlepszy Simone w tego w tego tygodnia w lidze mistrzów, ale Atletico się wyratowało zaraz jeszcze z Wyratowało się, no, no byśmy mieli, ale wyratowali się. Tak. Czy coś jeszcze z Napoli Liverpoolu nam zostanie w głowie? Oprócz kwarackeli i Ozimena. Dobrze, dobrze dla Ozimena no ten kontakt. I przejścia obok meczu Liverpoolu, nie. No, dobrze dla Ozimena ten kontakt nie był dłuższy, bo jeszcze mogło być korzyść pod no, względem bólu. Mógł, 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 mógł go jeszcze bardziej a tam to Tam mu się wyśliznęła trochę już ta stopa później po, tych, po tej pierwszej sekundzie. No, miał. no choć dobrze że chociaż tyle. No to co? Barcelona? Juve może? Zasterwowałbym. że wygrało z Juventusem 2 do 1. No i cóż, Lekip napisało na okładce, rakieta wystartowała. PSG naprawdę wystartowało dobrze pod względem tego meczu w sezonie Ligi Mistrzów, ale i dobrze w tym meczu po prostu, bo tak poszli w piątej minucie już ta bramka Mbappé, która została bramką kolejki. Neymar jak rzucił piłkę. No ja widziałem analizę w, w tym, w Polsacie, że, że tam obwiniali kogoś. Że no tam że tam Bonucciego no, ale... chyba no dobra, ale to, no, to było nie do, nie do obronienia ta akcja. No jak, miał, jak miał się Bonucci gdzieś, gdzieś inaczej stać przy tej drugiej bramce, to już w ogóle kompletny absurd. Bo jeżeli on by szedł na boku, tak jak pokazywali, to otworzyłby cały, cały środek do, i miałby jeden na jeden w środku tam, e, nie wiem, chyba tam Neymar stał w polu karnym albo Messi. E, no nie, nie mógł tego inaczej zrobić. Musiał czekać do środka i dopiero zareagować na podanie. Jeżeli my mówimy o tym, bo my wiemy, że tam piłka poszła i dlatego. Tam, tam mówili w Polsacie, że, że on tam powinien stać, no bo my wiedzieliśmy, że ta piłka tam poszła, ale w momencie no jak, jak piłkę miał przy nodze, nie pamiętam kto tą piłkę podawał, czy to chyba Messi podawał. Do, do MPP? Nie, do Hakimiego. A, do Hakimiego już nie pamiętam. No. Albo MPP do Hakimiego i zagrał i wszedł w akcję, no jakoś tak, ale no, on nie wiedział o tym, nikt na boisku o tym nie wiedział, że tak się wydarzy, nie mógł iść w ciemno bo otworzyłby podanie na, na tak naprawdę na 11 metrze, 1 na 1 by było, więc i tak branka wpadłaby i tak, no po prostu dwie fantastyczne akcje PSG, na które Jakość nie szło, wyszła w żaden sposób zareagować i, i to bardziej trzeba oddać po prostu e, Paryżanom, że, że zagrali dwie fantastyczne no, akcje. Bo no ten Bonucci i tak był blisko przy pierwszej bramce, to nie, że miał tam no, 3 metry spóźnienia. A, a przy pierwszej bramce w ogóle... no. No nie, nie mógł też nic innego zrobić. Nie, stoper nie może wybiegać ze światło bramki, jeżeli nie ma nie ma takiej potrzeby, jeżeli nie może reagować, w, jakby nie może zgadywać. Mhm. Stoper musi trzymać światło bramki i dopiero reagować jakby po czasie nie może, przy, nie może czytać na stoperze. Jeżeli grasz, to nie możesz iść w ciemno, zgadywać co się stanie, bo, bo jeżeli ty pójdziesz, będziesz zgadywał, no to wiele, piłkarze na najwyższym poziomie zobaczą, że ty zgadujesz i wykorzystają to, że, że zagrają tam, gdzie cię, cię nie ma, gdzie powinieneś być. Mhm. Więc, więc po prostu moim zdaniem były dwie fantastyczne akcje Paryża i, i to trzeba im oddać jakby hołd, że w ten sposób zagrali, a nie, nie szukać jakby winnych wśród, wśród, obrońców, Paryż, wśród obrońców Juventusu. Jest na pewno bardzo dobra pierwsza połowa Paryża, później Juventusowi się udało wrócić, zwłaszcza przez to, że McKenney trochę to wszystko rozruszał. Tak, Zszedł nasz Arek. A Druga połowa się druga połowa się rozruszała. Arek miał jeszcze w pierwszej połowie, nie? Tak, ale w środek ten strzał, no szkoda. No, szkoda, bo, bo mógł, mógł strzelić jeszcze tam, przed zejściem, miał też jedną sytuację, tam było takie zamieszanie w polu karnym. No, Juventus dał sygnał w drugiej połowie, że, że, że trochę wraca, ale, ale jednak wydaje mi się, że mimo wszystko PSG miał pod kontrolą ten mecz. Alegrini powiedział po meczu: Musimy uznać ten mecz za straconą okazję. Powinniśmy byli stworzyć więcej okazji lewą stroną, bo tam powiedz, że cierpiało, w sensie lewą stroną Juventusu. Musimy się poprawić. Powroty po kontuzjach na pewno pomogą. No i to, co mówiliśmy na ostatnim podcaście: Pogba out na jakiś czas. I Maryi nie było. Kieza no, wciąż jeszcze nie wrócił. Trwa to i trwa długo. No, MBP mógł trochę ten mecz dobić, jeśli by dobrze podał do Neymara i jeszcze Neymar by trafił do siatki. Oczywiście tutaj dwa nie warunki. Nie podał, no, Neymarowi do pustaka, nie? No, prawie, prawie. Tutaj te dwa warunki, ale wydaje mi się, że Neymar dał radę to strzelić. No, gdyby Fede Valverde był na miejscu, Mbappé w tym momencie, to by idealną piłkę wysłał. Tak jak w finale Ligi Mistrzów dał taką ładną tak, do Viniciusa, tak, no. to w tym tygodniu to samo zrobił z Celticiem, Viniciusowi znowu. No. no. I... A Mbappé wiesz co, ma coś takiego, już widać, że, że tam palma odbija trochę. Bo, bo samemu z nas zaczyna grać. Nie podoba mi się to, jak, jak, w jaki sposób on dał, gra. Taką wiadomo, dał taką wypowiedź po meczu sobie zapisałem. mam pewne słabości. Spudłowałem wiele okazji w życiu, w karierze. Będę strzelał dużo i pudłował dużo. Takie rzeczy się zdarzają. <grym> no to... Jakby no. wiesz, gdyby tam nie było kumpla do pustaka, to nikt by nie miał pretensji, że nie trafi. No po prostu zdarza się. No, ale jeżeli kolega wybiega ci praktycznie do pustej bramki, no to, to twoim obowiązkiem na tym poziomie jest, żeby go obsłużyć i i cieszyć się z gola, a nie schować trochę jakby swoje indywidualne rekordy do kieszeni. Tym bardziej, że już dwie bramki miał na, na koncie no właśnie. I, i połasił się trochę na hat-tricka. Kaltier powiedział po meczu, że ma świadomość jak ważny w tym meczu był, był, byłby trzeci gol w trybie przypuszczającym, trzeba to powiedzieć. No bo jednak w Lidze Mistrzów widzisz, taki w stanie był w stanie wrócić, Kostić tam nawet nieźle grał i byli w stanie, McKenzie strzelił na 2-1 i jeśli by coś tam się mnoga powinęła, to masz się szybki remis po takiej pierwszej tak, połowie, tak, jak Peugeot zagrało. Mimo więc... tego, że miałeś mecz pod pełną kontrolą, tak, nie, to już nie tak, takie tak, mecze uciekały. Tak. Już się odawało, że emocje się wygazowują, że już trzeba patrzeć na inne stadiony też, a tutaj się okazuje, że musisz być czujny i no Muszą się poprawić, ale no, mają taką ekipę, że jednego dnia Neymar strzeli trzy, a yy, MPP będzie asystował, drugiego dnia się zamienią, a Messi zawsze dorzuci też trzy kluczowe podania, idealne. Ta, I, ta, I tak ta, to dokładnie. się kręci. Messi tutaj yy, trochę jest tak w cieniu trochę tej dwójki, ale wydaje się, że nie ma z tym jakiegoś problemu większego, że na plakatach, na okładkach bardziej Neymar i MPP. Jest. On swoje, swoje już na plakatach, na okładkach tak, na, na, na tak. Pierwszym sobie, planie był. Tak, sobie przedłuża trochę karierę tym. Tak, no. Pytanie, czy będzie chciał do tej Barcelony rzucić za rok. W cień, w cień przeszedł. Tak. I no ciekaw jestem, jak to będzie dalej, nie? Tak jest. Czy chcemy płynnie przejść do Barcelony dzięki temu? Jak już No się idealnie się, idealnie tak. się złożyło płynnie przychodzimy do Barcelony. Czy Messi tam będzie chciał wrócić? Pytanie, czy Barcelona go będzie chciała. Bo tam widziałem, że Matido nieco ostatnio dało nitkę kilku że ten Messi to jest w zasadzie niepotrzebny z tymi szerokimi skrzydłami, z tym dębem. Tak, i wiadomo przecież, że jak będzie chciał wrócić, to, to go przyjmą. Z, no wiadomo, że tak, wiadomo, że tak. Będą musieli. Z pocałowaniem tam ręki będą musieli i myślę, że nikt nie będzie w ogóle. Coś pokombinował na temat z pozycją. Czy my, czy my chcemy, Czy my chcemy Messiego. No, takiego piłkarza. Zawsze się wkomponuje. Zawsze o miejsce to miejsce w środku udać, tak, a nie żeby... na prawym skrzydle, jak Poczetino. No, Zresztą tak. Takie... Zrobi się tak, żeby było dobrze. Po no, prostu no, wy takiego się. Wyklepia się zawsze, zawsze się wkomponuje, nieważne gdzie. No, e... Każdy trener chciałby mieć taki ból głowy, żeby gdzie, gdzie wkomponować Messiego. Tak jest. Barcelona wygra. Gra na hmm? pozycji na takiej, na jakiej mu się chce. No właśnie, żeby dostał tę wolność z wychodzenia po musi być... swoimi ścieżkami. Więc po prostu on musi być po prostu musi być na boisku, reszta się sama, sama się ogarnie. Teraz tak jak teraz gra bardziej jako taka dziesiątka, to trochę więcej sobie może szukać miejsca niż jak miał typowo prawą stronę w zeszłym w sezonie zapacytino. Więc nawet rycu o tym pisał, w którymś tweetie, że. Trochę bardziej do środka przesunięty. Messi chociaż już w zeszłym sezonie był w połowie między prawo skrzydłowym a dziesiątką, teraz chyba trochę bardziej jeszcze do środka. No i, i to wszystko działa. Także on tam chce grać, no to tam będzie jeszcze dawał poziom w odróżnieniu do Cristiano Ronaldo, który jest jakimś trupem w tym momencie piłkarskim. Niestety, No, już odbija się brak, brak okresu przygotowawczego, moim zdaniem. No, też prawda, ale jakieś motywy osobiste, nie wiem czy to wymysł, no. czy nie. No, Wizbonie no, sobie no. gdzieś tam siedział. No, oby. oby, oby. No, lepiej chyba dla niego, żeby wymyślał, bo to, że się nic złego nie dzieje w rodzinie. Ale no, dla kariery i to złe, i to złe. No nie grał, w sensie nie trenował z drużyną, tylko gdzieś sam sobie jakieś nagrywał. Że gdzieś tam trenuje jakieś brzuszki, coś tam robi. Tak, no to brzuszkami nie nadrobisz, tego co ci nie, to, nie było, nie? Tak. To. to jeszcze trzeba z piłką pograć. Barcelona wygrała z Wiktorią Pilsen 5 do 1 na Camp Nou, więc powie w takiej starej Barcelony z Ligi Mistrzów, która kroiła tych swoich rywali na własnym stadionie. Ktoś tam liczył, że chyba dwa lata minęły od ostatniej piątki Barcelony na Camp Nou w Lidze Mistrzów, czy w ogóle w Lidze Mistrzów, więc na pewno to takie stare, dobre czasy, Good Old Days. I co, zapamiętamy z tego meczu od Christensena, który został mocny łokieć. Tam oczywiście warszuka u karnego, ale okazało się, że to fał w ataku był. No to zapamiętamy trzy gole, trzy gole lewego, Lewandowskiego. gole Lewandowskiego? Tak, trzy gole Lewandowskiego. Piękny przysłup, pół. Wybramy ten strzał z, z za szesnastki. Ten do pustaka głową też się fajnie znalazł. No Dembele bardzo, bardzo Koncert. bardzo żywy był. To jak on tam wrócił z tym ślizgiem, i tak, później Lewandowski tak. I, do, i dołożył i do go lewego. głowę. To jest w ogóle jakieś niepojęte rzeczy no. się tam wydarzyły, ile on tam biegał, pracował. No naprawdę bardzo dobry mecz, no, widać, że z że prawej frajdę gra razem w Barcelonie. Barcelona ma, ma przyjemność z tego, jak wychodzi na boisko i przyjemnie się to ogląda, naprawdę. No i cieszy, że, że, że Lewy jest jakby kluczową postacią w tym wszystkim, że to on taką frajdę do, do Barcelony przywrócił do gry i, i oby tak dalej. Już tam liczą jakieś rekordy. Ja już się kubię w tym, nie sprawdzam tego, że tam Lewandowski najlepszy start z tych wszystkich gwiazd w historii i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co mnie interesuje, to pojedynek strzelecki w Lidze Mistrzów po prostu. I tak patrzymy, Haland chyba dublet miał na Sewilli. Tak, bo tam Szyfoldyn tak, ale, ale jeszcze. 70, nie? Tak, 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 został zdjęty. No to być może jeszcze by jeden dorzucił, bo tam City też strzeliło w końcówce na cztery. Do zera? Mbappé, duży pierwszy jest ten. Pierwszy jest lewy, drugi jest Zielek, i później jest Egzekwo Haaland z tak, tak. Mbappé i konkurs... z Richard Lissonem. Tak, konkurs I z Zakopanem. Jak to określił tak, dokładnie. Grzegorz. <grych> Grzegorz, tak. Grzegorz z Essen. Yy, co jeszcze? W 65. minucie pilzna miała piłka na podłączenie się do meczu. Yy, było wtedy. No jeszcze gola trzeba. Yy, ten trzeba zaznaczyć. Gola Janka z Kory. z Lecha Poznań. Tak, to, to są tak historie. jak w zeszłym roku Jasur odrzucił legi na, na Realu, tak dzisiaj, tak we wtorek, we wtorek? Nie, w środę. W środę e, Jan strzelił go laną. No, Juranowicz Juranowicz tak, tam sobie też z Realem pograł. Więc... I to nie najgorzej całkiem, są, z tego co czytałem. Są tam rzeczy w tej naszej ekstraklasie. No to jest, to no nie przypadek, że odrzuceni strzelają w Lidze Mistrzów. i na podłączenie się na 3-2 w 65 minucie, nie trafiło tego, gość na ślizgło nie był w stanie zmieścić piłki w siatce, no i to w zasadzie zamknęło jakieś szanse dla nich, no ale to i tak nie ich liga, więc fajnie, że sobie tam chociaż tego gola jednego trafili. Cassie trafił do siatki jako pierwszy, to był jego oczywiście premierowy gol w parwach barw, Blaugrany, wcześniej... W tych meczach czterech ligowych miał kolejno 18, 5, 14 i 0 minut. Teraz wyszedł w pierwszym składzie, tam drobne rotacje wystąpiły. Widzieliśmy, że Pika wszedł w przerwie, więc trochę drugi skład też miał, drugi karnitur też dostał swoje minuty, przynajmniej część z tych gości. Trzeba rotować, wiesz, zważając na to, że jak dużo meczów jest, że co, co, grasz cały czas co 3 dni to naprawdę trzeba rotować, szukać tych, tego odpoczynku nawet 15-20 minut dla każdego e, zawodnika, to, to, jest, to jest dużo. Widziałeś kola głową Wiktory Pilzna? Nie. Nie wiem, co tam zrobił Alba, To ja, może nasi słuchacze albo ktoś nam powie, jak, co zrobił Alba przy golu, gdy ma tego gościa metr od siebie i nagle Alba, nie wiem, czy się potknął, uklęknął. Gość, gość normalnie wyskoczył do główki i strzelił gola, Alba nagle... Klęka. Nie wiem, co się stało. Poleciał na kolana i musiał się pocnąć, mm. chyba. Nie ma innego tłumaczenia. Nie ma innego tłumaczenia. Ale... <laughs> nie pomaga mu to. Nie pomaga to Albie w, w tym no nie, w nie, walce o skład. Nie. Tym bardziej, że jest na cenzurowanym razem z Pique. więc ta stara gwardia trochę odchodzi. No i co? I Barcelona czeka na ważniejsze mecze, bo oto we wtorek zagra w Monachium z Bayernem, Bayern wygrał z Interem na wyjeździe 2-0, Bayern to ma kosmiczne inauguracje Ligi Mistrzów, 19 na 19 w ostatnich sezonach. W tych 19 Jesteś sezonach. Ostatni tak. raz, kiedy nie wygrali, to z Deportivo w 2002. Deportivo a la Corunia jeszcze. I od wtedy w tych 19 meczach 17 czystych kąt. To jest jakieś dziwne, no bo nawet Wiktoria Pilzna jest w stanie strzelić kola w Barcelonie. I widzę mistrzów też no. kilka zespołów zawsze cię uszkodzi, a tutaj masz taką skuteczność taką procentową w tych czystych kątach. Naprawdę... Capello, no, coś, coś Capello trochę się tego. przejechał po Interze. No, powiedział, że Bayern był dwa razy szybszy. Po każdym odbiorze wszedł bieg pionowo, a Inter był zbyt wolny. Jeszcze tak powiedział. Inna jakość, inny pressing, inny futbol. Trzeba wyciągnąć wnioski. Z Bayern, to był ten mecz, w który Bayern wygrywa mentalnością i intensywnością gry. Inter miał swój moment w tym meczu tylko od 45. Do gdzieś 53-55 minuty jak chcesz z Bayernem grać? Zrobili jakieś takie trzy mini akcje, czy może trochę więcej niż mini. Te pół okazji, jak tą wituchę. No to inter miał takie pół okazje, ale ich nie wykorzystał. Kosens powiedział, że w przerwie powiedzieli sobie, że muszą bardziej wierzyć, mocniej wierzyć. No i zagraliśmy 10-15 minut bardzo dobrze. Gdyby udało się strzelić, może gra zmieniłaby się mentalnie, więc też powtórzył tę to, to, te mentalność. Te kwestie mentalności, no ale to możesz sobie z skutku kół, z kół porobić z Bayernem jak 10 minut gracz tak. tak, to jest zdecydowanie za mało. To nawet nie ma co, nie ma co wychodzić, bo to szkoda prądu. I też Nic mówił o tej intensywności, więc w zasadzie wszystko to się zamknęło w mentalności intensywności, że Bayern biega, że, że przegrali w pierwszych 20 minutach interiści masę, masę pojedynków. No i po stracie pierwszego gola, no to już. Jakieś tam też mieli potencjalne szanse, ale twierdzi trener, że zabrakło tych kilku ostatnich podań. No i Inter co, no, kandydat na to trzecie miejsce jak ulał, wydaje mi się, że nie są w stanie nawiązać walki z tymi dwoma zespołami. Okej, okay, może nie było Lukaku, może Lukaku by strzelił tego, co Korea nie był w stanie strzelić w 83 minucie, jak się tak obrócił i tę prawą nogą. Tam zabrakło takiego zastawienia się plecami w tej sytuacji wydaje mi się, że pod koniec właśnie tam, gdyby był Lukaku, to by to trafił, chociaż to i tak byłoby teoretycznie na 2-1 tylko, ale może jakoś inaczej by to wyglądało. Więc no Inter ciągle się mówi o tym marnotrawstwie potencjału, ale przegrali z Lazio, przegrali z... Milanem w Derbach, teraz przekrali z, z Bayernem i La dzisiaj pisze, Interce za koszmar kolejna porażka po Derbach, sananie nie do zatrzymania 14 strzałów Bayernu już w pierwszej połowie Onana ogólnie 10 obron, w tym 5 po strzałach z pola karnego. to jest w ogóle ciekawe, bo normalnie jest kapitanem i podstawowym bramkarzem Handanowić, ale wzięli tego Onanę, no bo Handanowić już 10 lat w Interze i gra 11 sezon więc no to jest legenda żyjąca, żywa a Onana przychodzi i dostał ten pierwszy mecz właśnie w Lidze Mistrzów w takim dość prestiżowym starciu, więc to zwiastuje fajną walkę o tę bramkę no i pokazał się z dobrej strony. Onana także cieszę się, że jego kariera wraca na, na prostą. Drugie szanse dajemy no i, i co? No i niech walczy z Handanowiciem, a Inter niech walczy sam ze sobą, bo muszą rozwiązać parę problemów. No, zdecydowanie tak. O Dan Frisie, jeden z portali angielskich napisał, dobrze, że jest piłkarzem, a nie kręglarzem, bo jego pierwsze dotknięcia są okropne. <laughs> Świetny tekst, nie już mówię, zapiszę to, tak, coś pięknego. Tak, to Także. Dobrze, no. A Bayern, cóż, tak jak mówiłem o Gnabrym, że w ostatnich meczach słabo pod względem minut, więc tutaj też znowu była ławka w ostatnich meczach, kolejna 24, 22, 17 i 15 minut. Więc wydaje się, że no Bayern ma taką rotację w środku pola i w ataku, że wchodzi Sabicer ostatnio, co gra dobrze, wchodzi Musiala, to też gra dobrze. No ktoś musi usiąść na tej ławce. Musiala teraz siedział na, na właśnie na rezerwie, no i, no i Gnabry też, także zawsze jest też komu wejść. Sané, bardzo dobry mecz teraz w końcu. Znaczy w końcu, no, mówimy o tym meczu z Unionem, mówiliśmy na tym podcaście, że zabrakło Bayernowi w starej leśniczówce, leśniczówce na Unionie. Instynktu zabójcy. Po prostu trzeba było powiedzieć, że zabrakło Lewandowskiego, o takie piłki jakie tam miał Sané z Unionem. To aleby idealną wysokość nadał tej piłce i był gol. Teraz Sané dostał też taką dobrą okazję, jak dla środkowego napastnika, i wykorzystał. Dostał sam na sam dobrą piłkę przez opadłą. był spóźniony i drugi, któryś z tych pozostałych stoperów też. No i Sané wykorzystał to, a później jeszcze poklepali z Komanem bardzo ładnie. Wydaje się, że tym ostatnim kontaktem. To nie był strzał w SANE, że jeszcze szukał tam manę na tym knięcie, ale Dambrozio, taki dziwny samobój w jego wykonaniu, i Inter sam się podsumował, tak naprawdę. Więc Bayern zdobywa Monachium. No więc już świetna jest taki misia do. Mediolan. Bayern do... Mediolan. A co powiedziałem? Monachium. Aha, no tak. No. Już, już, głowa, już głowa była przy Kimisiu, który dał asystę fajną. Znowu oczywiście miał miejsce, ale też idealnie wymierzył. Do tego samego piłeczka, więc z kimś ciągle coś daje, ciągle jest najlepszy w tym środku pola. Luka Hernandez grał w pierwszym składzie, więc upomekano ława na te najważniejsze mecze, będzie nie ma innej opcji. Hmm. Może to niepotrzebna ta strata, gdzie podał pod nogi Korei, był strzał w tej końcówce, o którym mówiłem, że Lukaku może by to wykorzystał, ale to końcowo na szczęście dla niego nie miało większego znaczenia. No i chyba tyle na tym meczu. Prawda? Chyba, 50, chyba tak, no I to tak 53 co Idziemy dalej. Real wygrał 3-0 z Celticiem na Celtic Park. Hiszpanie zachwyceni atmosferą na, na Celtic Park. Tak, zawsze jest fajny, nie? Że, no, że było You'll Never Walk Alone. I że świetny też meczowo. Do momentu to Gola do... był taki wyrównany mecz. Celtic e, miał słupek, w, Celticu, tak, ale, w pierwszej połowie. Ale miał, miał swoje momenty, o, tak. tak powiem. nie? Dużo lepiej wyglądał w Celtic niż się spodziewałem. No i kontuzja benzemy. Kontuzja benzemy, nie? problem z mięśniem półścięgnistym i wypada prawdopodobnie. No nawet, nawet ten ciekawy, kadry prezentacja ominie, więc dopiero powrót jest na tego drugiego października przewidywany, czyli mówi się czyli o, miesiąc, o trzech czerwone, tygodniach. Tak, 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 tak. Mówi się o trzech miesiącach. Jeszcze milita o trzech. Miesiącach, tak, jest Ser, tygodnia. <laughs> oczywiście, no miesiącach to była tragedia, chociaż Azar zagrał nieźle. Yy, jeszcze Militao kontuzja też, o tym się mniej mówi ale to dopiero też dzisiaj przeczytałem, bo też zszedł w przerwie Rudiger wszedł, no Militao mm. też ma problem yy, właśnie coś tam też jest, ale drobny, drobniejsza sprawa, 10 dni około także będzie celował w powrót na derby, które się odbędą w weekend za tydzień, może się uda, zobaczymy, chociaż nie ma żadnego przymusu, bo Alaba plus Rudiger to, to klasa i Myślę, że z kwestią czasu. I aż... będą ryzykowali pewnie, nie? Nie, no, nie sądzę, ale myślę, że długofalowo Riddiger wygryzie Militao i. Rydiger. No tak pewnie będzie, no nie potem przyszedł, no... żeby siedzieć na ławce. nie? No tak, chociaż Militao na razie nie chce oddać miejsca i też nie zawala. Jakoś trochę miał pycha na początku sezonu, ale nie było takich typowych błędów z jego strony. W razie czego to Alaba tam może pogadać z Mendim, czy dla lewej obrony trochę nie odblokuje. O Mendy świetnie blokuje stronę w sensie taką dla skrzydłowego. Rywala, nie, nie przejdzie tam nic. Widziałem dzisiaj, że nawet yy, Mati Leszczyński chyba pisał yy, oceny. dla yy, piłka, Real'u to napisał, że stroną Mediego na Celtic Park nawet mysz by nie przeszła. Więc no, a jak ktoś chce tak do przodu, żeby ta lewa strona obrony szalała, to Alaba też grywa na lewej obronie. Ostatnio tak grał w jednym tylko meczu, chociaż szału nie zrobił, ale ogólnie. Jeśli potrzebujesz, tak, żeby ktoś tuż przy się biegał, to można postawić na Labę, tak, o Mendy do przodu, taki jest specyficzny, trochę te ruchy ma takie sztywnawe No i co, City wygrało z Sevilla 4 do 0, czarne chmury nad Julenem Lopetegim, który wyszedł na ten mecz bez żadnego napastnika, chyba z pięcioma czy sześcioma obrońcami, chyba pięcioma, no ale już przerwie Rafa Mir wszedł za, nie wiem czy Papu Gomeza, czy za któregoś z środkowych pomocników. No ale to nic nie dało i tak, końcowo wynik jest taki, jak przewidywałem w podcaście, 4-0, więc udało mi się trafić czasem jakiś tam dokładny Brał, wynik. Brało to, jak pieniądze. Tak, znowu zwyciężyłem, no i czarne chmury nad Lopetegim, tak już się mówi, że mącz się kontaktował po drugiej kolejce ligowej z Saint Paulim, który trenował Sevillę w sezonie 16-17, a ostatnio trenował Marsylię, ale się tam coś pokłócili. On chyba jakiś Wszyscy, Każdy z każdym się tam pokłócił, nie? No, ale z studo, Tudorem powinni mieć spoko. Dobrze, w Lidze Marsylia zaczęła, także z za San Paulin chyba nikt tam nie płacze. Nie, nie, no, na pewno. Więc, ale no, zobaczyłbym. no Na pewno, jeśli już chcą zmieniać te San Paulin, na pewno gwarantuje coś tam ciekawego. Może tamta Sevilla jego grała mega ofensywnie. Pamiętam w pierwszej kolejce na dzień dobry wygrała chyba ze Spaniolem 4-2 czy 4-3. To ludzie mówili, wow, w Lidze Hiszpańskiej, jaki jak, jak, jak powiew świeżości. Także jeszcze się mówi o Marcelino, ktoś tam dał info, że Monchi jest po wstępnych tam rozmowach z Marcelino, więc też jest taka opcja. Więc już, już ta głowa spada, chociaż nie spadła tak naprawdę, ale Manchester City tylko w tym pomógł. Haaland duplet, Foul no ładna bramka, kiedy się wydawało, że tam gdzieś będzie podawał, to uderzył tuż przy słupku. No i co, Wszystko, wszystkie czarne scenariusze się sprawdziły ta Sevilla. No ale pytanie, czy, czy Barcelona i City... Są w stanie zwolnić trenera, czy jeszcze trzeba poczekać na mecz z jakimś średnim zespołem i wtedy dopiero zwalniać? No wiesz, no jakby, bardzo, jakby zwalniać trenera za to, że przegrał z Barceloną i City, no to no trzeba by było co tydzień kogoś zwalniać, nie? Pytanie, właśnie, problem może być w tym, że to były dwa mecze domowe, a Sevilla w zeszłym sezonie przegrała we wszystkich rozgrywkach chyba raz czy dwa u siebie. To w ogóle było chore. Nawet tam, kiedy Misery no, ale, było, to, ale nie, wiesz, po, nie przegrywali. To, to to, to... To jakby rozliczać go za to, że, że w zeszłym sezonie przegrał raz. To jest jakby e, zwalnianie trenera za to, że w ty, rok wcześniej zrobił wyniki ponad stampu, po prostu. Mm. Więc, no. okienko było jakie było. Więc to, co mówiliśmy ostatnio, aż po tym meczu z Barceloną, że stracili dużo ognia, w sensie no, Campos do Ajaxu poszedł. Raul de Tomas nie przyszedł do Sewii ani do Rajo. W ogóle Raul de Tomas miał iść do Rajo w ostatnich minutach okienka i się nie dogadali. Znaczy, nie dogadali, nie zdążyli. Kilka minut po północy wysłali dokumenty, i tam mówili w cięgu to, że Raul natomiast płacze autentycznie. Dosłownie hmm. i będzie próbował zimą biedny. zmienić klub. No. Biedny, biedny. Biedny milioner. Tak. No. Będzie zarabiał. <noise> miliony a nie będzie grał w piłkę. Ale no kurde, reprezentant Hiszpanii, i on we Hiszpanii jeszcze siedzi, nie? To ja, ja on do Sewilli powinien musowo iść albo do Real Madryt tego chciałem, jako zmiennika będziemy, nie? No ale co? dzisiaj by się przydał, nie? No. Chociaż Hazard zagrał tak jak mówię, dobrze. Jest była asysta do był też udział przy wcześniejszym golu. więc no dał nadzieję, ale ja nadziei nie wiąże jakichś specjalnych z tym piłkarzem, mimo że, no dobrze, że dał trochę uśmiechu, że nie, nie dał plamy, ale no nie lubię, nie lubię polegać na kimś, kto tak zawodzi od trzech lat. No... Jak zawodzi od trzech lat, to dlaczego ma nagle przestać zawodzić? Nie? Nawet Kros po meczu powiedział takie słowa, które niektórzy zinterpretowali jako takie małe uderzenie w Azarda, że nigdy nie było wątpliwości co do jego klasy piłkarskiej. Może były wątpliwości co do tam prowadzenia się, coś tam coś tam nadwagi i tak dalej. Także no, można było powiedzieć, że Zasugerował. Niektórzy, tak, niby tak, tak ludzie interpretują. Możliwe, że tak było faktycznie. Cross dostał minow mecza za kontrolę nad, nad całym boiskiem, bo to był taki mecz... Że no tu bardzo ładnie podał, tu Vinicius ładnie wykończył, jak w, tym, jak w finale Ligi Mistrzów. Ale no tak nie było takiego gościa, który przyszedł, zrobił 3 gole, 5 asysty i był królem takiego meczu, więc mm -hmm. mecz taki na kontrolę. Co jeszcze nam wpadło w oko? Patrzę na wyniki w skarbie Kibica. Ajax wygrał 4-0, więc fajnie zaczęli. Atletico w końcówce wygrało Sporto. W ogóle wszystkie bramki w tym meczu padły po 88 minucie, czy po 90 już nawet. No, wyratowało się Atletico. Griezmann strzelił kola. Griezmann piąty mecz w tym sezonie w każdym wchodził po 60 minucie. 4 razy wchodził w 63 i raz w 61. To wynika to... z tego, że Atlety nie chce no płacić właśnie. 40 milionów. Barcelona. Simeon został o to zapytany jakoś koło pierwszej kolejki, ale nie no, powiedział nie no jak. No ale jednak widać już dokładnie, że chcą wycyrklować, no, żeby, nie, tak? żeby nie przekraczał tych 45 minut, czy ile on tam ma. No i nie chcę. No trochę przy połowie wszystko wygląda, nie? Kopucha tam pisał, no ale dobra, ale ty byś chciał płacić jako, jako tam szef. No ale ty tak trochę dziwnie wygląda, że masz taką gwiazdę światowej piłki jednak, króla strzelców euro sprzed lat. No, ale i... wiesz, lepiej. Tak jak ktoś też napisał, lepiej grać pół godziny dobrze niż 60 słabo. No niby jest ten duet Felix Morata, no ale to, to masz gwiazdę zespołu i takiego rozpolucunawalnego globalnie gracza, i takie cyrki musisz robić. No nie wiem, dziwnie mi to. Nie, no, nie, nie no. wiem, nie wiem jakbym sobie z tym, jak bym sobie ułożył głowę, gdyby to u mnie się działo w moim klubie. Może się czerpią. A jak wygrał 4-0, to to co powiedziałem przed chwilą z Rangersami, więc Rangersi twarde lądowanie, a mecze z Napoli i Liverpoolem dopiero przed nimi, krzyżyk na drogę, Celtic się pokazało, nie było lepiej niż Rangersi, widać, że Celtic ma 18 punktów po 6 kolejkach ligowych, a Rangersi ma 12 czy 13, i sam na drugim czy trzecim, patrzę na inne wyniki, Leverkusen przegrało z Brugią 0-1, Eintracht przegrał ze Sportingiem 0-3, no także nieprzyjemnie też ten Eintracht zaczął, ale taka była feta. Takie, taka była napinka we Frankfurcie, i oprawy i wszystko. To ten Ham wygrał z Marsylią 2 do 0. Richard w ostatnim kwadransie. No wymęczyli, wepchnęli kolanem, nie? w tak. ogóle. A Marsylia poprawiła swój bilans ligomistrzowy do 15 porażek w ostatnich 16 meczach. Jakoś tak. O, tak. Fantastycznie. Przy, przykra sprawa, ale. Z i Sportingiem Atestysi. mogą walczyć, bo w lidze, tak jak mówię, dobrze im idzie, więc przełamać się trzeba. Teraz grają u siebie z Eintrachtem, także zapraszam Myślę, do przełamywania Tak, To coś, coś powinno wpaść. Grupa Realu omówiona. Borusev gra z Kopenhagą 3 do 0. Więc był, był DS Dawid Piszczu nasz na meczu. Na meczu? Tak, był, był. Także on, super. Także wielki fan Borussia. Cieszę się, tak. cieszę Co tanio mu wyszło bardzo z tego, co mówił, więc tym bardziej fajnie. No to super. W Dortmundzie pojawiła się znowu trybuna, po ilu latach? Muszę popatrzeć, po 24 latach czytam z gazety. Stojąca? Tak, trybuna południowa była trybuną stojącą w Dortmundzie. W poprzednich latach musieli ciągle montować 15 tysięcy krzesełek przed każdym meczem europejskich pucharów, żeby wszystko spełniało standardy. Więc teraz mają to, to wsparcie tej ściany stojącej. No i jak na razie wyszło dobrze. Teraz jadą na Manchester City. Tamtej ściany już nie będzie. Gdzieś tam Bo będą nie, w rogu nie, na górze, nie. pewnie. Nie. Albo w nie no, no i w, w, tak, Anglii. Życie to zakrzyczą. w Anglii. W Anglici wjazdowi mają dobrze nawet. Te, 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 nie? Bo jednak często za bramką połowę mają całą ci kibice wjazdowi. Jak kibice Realu na Kampną Nierds jadą, to są na samej górze i to w takim Ta. rogu. <noise> to, że tak to wygląda. No i Benfica wygra z Makabi 2 do 0, o czym już mówiliśmy. Czy coś jeszcze chcemy dodać na koniec? Czy wszystko poszło elegancko? Chyba wszystko. Coś tak. o tych, o nadchodzącej kolejce? O nadchodzącej kolejce, no mamy przede wszystkim ten hit. Chociaż to jeszcze czekaj, mamy podcast na wtorek rano, więc teoretycznie moglibyśmy coś powiedzieć, ale no. Nie, o nadchodzącej kolejce mówię weekendowej. A mówisz o weekendzie? No Premier League nie będzie grała, a chyba miało być City, to no. znam, tak? W planie coś takiego było? Tak, tak. No. E, więc no już już popatrzę na Sofę czy coś mamy, jakiś Hicior. No na pewno no będzie mamy... ten, ten pogon Lech, nie? Dla dla... Pogoń Lech, no dla nas, tych strajkowiczów. Dortmund, to okay. by być. być. Okay. gra z Barceloną, Atletico gra z Celtą. Też Kadiz w ostatnich czterech meczach nie przegrał przeciwko Barcelonie. Czterech czy ilu? Reala z Majorką, czy coś we Włoszech jest? No i Juventus z Salernitano, więc tutaj nie ma jakichś cudów. Patrzę na całą rozpiskę. Napoli, specja Inter Torino. No, wygląda na to, że nie ma szału tutaj. Empoli Roma w poniedziałek dopiero. A z kim gra PSG? Chociaż PSG to jakichś wielkich hitów nigdy nie ma. Stad Brestuła, czy jak to się czyta? Brest. No, więc tutaj też bez strzał, a bajern, taka kolejka z kim bez szału. Bayern kolejka bez strzału. Bayern z Stuttgart. No, więc jakoś to pozbieramy. I Raków Legia będzie ty. A jeszcze Raków Legia jest tej samej. O, to będzie dobry mecz. No, biorąc pod uwagę. 17.30 w niedzielę to będzie. Że to, w to mecz legia. kolejki. No, ta legia wyżej w tabeli już tutaj, no, już taka legia, normalna. No, legia w formie. Tak, więc dobry mecz będzie. No Raków jak nie wygra, to może złapać naprawdę. Yy. Strat, będzie tracił już 7 punktów do Legi. Mhm. Jeżeli, jeżeli przegramy wiadomo, mecz zaległy, ale e, no może być nieciekawie. Dla Rakowa. Grunt, żeby, żeby nie... dla Rakowa, żeby nie przegrać tego meczu, żeby ciągle się trzymać e, blisko Legi. No jeżeli Legia wygra. A Legia e, ostatnio przepchnęła kolanem ten mecz z Wisłą Płock nie szło im, ale, ale wygrali. No i nie to się po tej kolejce. Z Wisła Wisłą, Wisłą, jest na pierwszym miejscu, co ja tak, tak, tak. Z, z Radomiakiem. Tak, z Radomiakiem. Z Radomiakiem, Radom. E, no więc no nie zdziwię się, jak legia albo pogoń w tej kolejce będą, będzie zmiana lidera u nas w Ekstraklasie. Albo legia, albo, albo pogoń, moim zdaniem. Kończymy ten podcast będzie z wiadomością, w że polscy siatkarze wygrali tiebreka z USA 15-12. I zagrają w półfinale Brawo. Mistrzostw Świata z Brazylią, a w drugim półfinale, półfinale? Z Słowenia. Półfinale to dopiero tak. półfinał jest? No teraz będzie hmm. półfinał z Brazylią. I, a w drugim Aha. półfinale Słowenia-Włochy. Także Włochy grały z Francji. Ale czy już za granicą? Czy nie no, no, no dzisiaj grali. Nie, w... w Słowenii czy na Węgrzech? Yy, widzę, dzisiaj że w... w Gliwicach chyba, nie? Gliwice dzisiaj były z USA, a widzę, że w spodku jest mecz z Brazylią. Aha. Także chyba dopiero finał może w Słowenii. Aha, ale tak aha, wiesz, siatkówka zawsze musi coś głupiego zrobić w systemie rozgrywek. Ta, albo pięć ta, faz grupowych, to... albo coś głupiego. Wiesz, co głupiego zrobili tym razem? Rozstawienie no, dali Polsce yy. i Słowenii, jeśli tylko wyjdą z grupy. Co było A, łatwe. To jest no fajnie. i. No, no fajnie. No to komiczne, fajnie, to, to no. Dlatego, jak ktoś się dziwi, czemu, czemu nikt nie, nie interesuje się tym sportem tak na poważnie, no to już wie. Tak. Mocne słowa na koniec, ale potrzebne. Dzięki Mati potrzebne, za dziś. Potrzebne prawdziwe. <laughs> Jesteśmy z prawdziwi z, zawsze. Z tym, z tym z tym przekazem prowadźcie się przez weekend, miłego weekendu i, i do usłyszenia we wtorek. Do usłyszenia trzymajcie się hej.